Hejka dzieci, mam dla was dzisiaj świetną wiadomość. A jaką? Zaraz wam powiem, pójdźcie po Lenkę. Dobra, to ja pójdę. Lenka! Co Maja? O Jezu, ty nadal jeszcze nie posprzątałaś tego pokoju? No nie! Mi się nudzi. No to byś posprzątała pokój, ale dobra, chodź. Mama coś chce. Słuchamy. Więc tak. My teraz w ten weekend... bierzemy sobie taki urlopik bez dzieci, więc co byśmy zrobili z wami? Więc pojedziecie do babci. Do babci? Ja jadę na farmę do zwierzątek! Do babci? Tak, do babci dzisiaj pojedziecie. No dobra, no to spoko. Więc lepiej już się spakujcie, weźcie jakieś rzeczy takie, wiecie jakie, takie, no, a ja pójdę posprzątać Lenki pokój, ale i tak będziesz miała karę jeszcze dłużej, jak ty nie chciałaś go posprzątać. No dobra, to chodź mama, pomożesz mi się spakować, to my też się spakujemy. No właśnie, więc dobra, najpierw tu posprzątam, ty sobie usiądź już na to okno, ja tu posprzątam i zaraz cię spakuję. Uff, już wszystko posprzątane, no dobra, teraz trzeba cię spakować. Okej, okay, więc co chcesz Lenka zabrać? Na pewno biorę mojego misia. Okej, okay, dobra, nieważne, ale ja ci tutaj spakuję swoją piżamkę, spakuję ci przeciwdeszczowy ten, bluzę na sobie już masz, więc dodam ci jeszcze tą bluzę, w razie czego, i może, czekaj, może bez tej piżamki, bo będzie zimno u babci, więc dam ci tą piżamkę, tu masz strój jakby padało i tutaj... Masz strój. Jeszcze coś chcesz zabrać? Tak. Jeszcze muszę wziąć moją kubkę, pania kubkę. I może... No, chyba to wszystko bym sobie wzięła tablet, ale mam kalę. No dobra, no to już jesteś spakowana. Chodź, zobaczymy, co tam u mojej kuby. Dobra. Dobra, czas się pakować. To ja już sobie wezmę walizkę. Od razu sobie biorę moje picie, wezmę sobie mój telefon. O, przeciwdeszczowy od razu już sobie wezmę, coś przeciwdeszczowego. Strój na jutro, o, może tą bluzę w sumie, albo ta będzie już lepsza. I chyba się przybiorę, więc przebrałam się już, no to sobie wezmę ten strój. A, jeszcze coś z łazienki muszę wziąć. Wezmę swoją szczoteczkę do zębów. I to tyle. Dobra, czyli ja już chyba jestem spakowana. No dobra, czyli raczej wszystko mam. Teraz ty, Kuba, się spakuj. Okej, okay, biorę swoją. Ja wezmę też coś przeciwdeszczowego. Na jutro tą bluzę. Nie, mojego mi się nie zabiorę. Tutaj ten portfel i sobie wezmę mój telefon. A, jeszcze z łazienki muszę wziąć. No tak, wezmę już za Maję tą pastę, bo ja nie wiem... Jeszcze ręczniki przecież do kąpania, ale pewnie babcia będzie miała. No i biorę swoją pastę. I dla Mai pastę. No dobra, no to już jesteśmy spakowani. Okej, Lenka, więc chodź już. Jeszcze ci tutaj musimy spakować. Patrz, jednego ci pampersa kładę. Wezmę twoją szczoteczkę. Twoją pastę. Tutaj. Twój płyn do kąpieli. Dwa płyny do kąpieli. Gdyby babcia cię chciała przewinąć. To już wszystko. No to co, dzieciaki, gotowi? Tak, gotowi. No to chodźmy już na dół. Okej, okay, no to wszyscy, chodźmy już na dół i pojedziecie do babci. Okej, okay, no to już wszyscy jesteśmy, wychodźcie, ja już pójdę po waszego tatę. Zawieź dzieciaki do babci. No dobra. Kukuś, do pani. Ale kukuś z tobą nie idzie. Co, jak to? Ale będzie przecież mnóstwo zwierzątek u babci na wsi. No w sumie tak. No dobrze. No to już pójdziemy. Więc tak, Lenka, weź jej walizkę, weź ją. No to do zobaczenia, dzieciaczki. Buźka. Dobrze, no to my już wszyscy pójdziemy. Oj, mój plecak. Dobra, no to pójdziemy. I jedziemy do babci. Pa, mama. Pa, pa. Idziemy. Dobrze, w takim razie jesteśmy już u babci. Ło, jak ja tu dawno babci nie byłam. No właśnie, my też. No to dobra, dzwonimy. Ding dong.
O, to pewnie już moje wnuczki. No witam was, moje drogie wnuczki. Ojejku, chodź tu, Lenka do babuni. Cześć babcia. Ojejku, mój synek. Cześć mamo. Cześć babcia. Cześć dzieciaczki. Hejka babcia. No cześć Kubuś mój. Dobrze, dobrze. Więc w niedzielę po nich przyjedziemy. Tak, jasne, dobrze. Będziemy wszystko się opiekować. No to dzieciaki, bądźcie grzeczne i do zobaczenia. No to dobra, no to pa pa. No, tata już sobie poszedł. Zapraszam was, dzieciaczki moje, do pokoju. Okej, chodźcie. Odłóżcie tutaj swoje walizeczki, możecie się rozpakować. Pamiętasz, Kubuś, twoje stare biurko? Tak, pamiętam. Wow, jakie tu fajne biurko, babcia! Tak, dobra. Więc tak, zabieracie się już do pracy za niedługo. Do jakiej pracy, babcia? No jak to na wsi jesteście, no to trzeba tutaj pracować. Dobrze, więc najpierw pójdźcie tutaj na zakupy. Jak wrócicie, to zjecie sobie spokojnie obiadek. Na zakupy? No nie pamiętasz, Kubuś, jak ty byłeś mały, z majutką w wózeczku szliśmy. Babcia, nie nazywaj mnie majutka. Dobrze, szliśmy tam z majutką. Babcia, dobra, szliśmy tam z mamą, znaczy z Mają, tam do sklepu, nie pamiętasz? To jednak pamiętam. No właśnie, więc pójdźcie tam kupić mi jakieś rzeczy do śniadania i tak dalej. Okej, to my już pójdziemy kupić. Chodźmy już. Dobra, no to pójdziemy. O, to pewnie tutaj. No w sumie tak. Dobra, tu chodźmy tu dalej. Och. Dzień dobry, dzieci, może coś kupić. O, tak, ja poproszę. Ojejku, co to jest za babeczka? Można sobie kupić, proszę, dziecko. Ojejku, jaka fajna. To ja może poproszę kukurydzę? A ja może sobie wezmę to picie. Dobrze, wszystko okej. A ile płacimy? To jest wszystko za darmo. Za darmo? Dziwne, no ale dobra. Idziemy tutaj dalej. O, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzieciaki. No i tutaj jest pewnie supermarket. Dzień dobry. Dzień dobry, dzieci. O, hejka Maja. Hejka Lenka, hejka Kuba. To jest Gabrysia, cześć Gabrysia. Cześć Lenka, hejka Maja, hejka Kuba. Cześć. Dobra, już to ja lepiej sobie zjem. Ja też sobie to zjem. Co tam jesteście, u babci, do babci przyjechaliście? Tak, u babci jesteśmy, przyszliśmy tutaj na zakupy. No to fajnie, mogę z wami pójść na zakupy. Nie no, spokojnie musisz. Ale nie ma sprawy, ja z wami pójdę. Nie, nie trzeba, dobra, to pa. Może Gabryśka jest trochę dziwna. No wiadomo. Okej, więc weźmiemy tutaj sobie, wezmę dwa kosze, weź tutaj drugi, dobra. I tak, musimy kupić. Weźmiemy sobie w razie czego ziarenka dla babci. Babcia lubi, co to jest, jakieś awokado, dobra, nieważne. I ziemniaki też weźmiemy. No dobra, więc pójdziemy tutaj trochę dalej. Koteł! Zostaw Lenka tego koteła. Okej, więc tutaj jeszcze musimy wziąć, damy na przykład kiełbaskę, jakiegoś kurczaczka i rybę. Weźmiemy tutaj sobie i co tutaj? Płatki! Ja biorę moje płatki. Dobra, no to weź Lenka te płatki. Weźmiemy jeszcze może chleba. No i może dżem do babci. I jeszcze może coś do picia. No to sobie na przykład weźmiemy może mleko, dwa mleka i może dwa soki pomarańczowe, to do ciebie dorzucimy, Maja. No dobra, jeszcze coś? Zobaczymy tutaj. A tutaj co jest? Ojejku, tu chyba się nie wchodzi. No chyba nie. Ale dobra, mniejsza. A, jeszcze tutaj możemy wziąć jajka. No właśnie, jajka będą jeszcze najlepsze. Tylko Lenka, nie stuknij ich i musisz trzymać to w ręce. Dobra, dobra, spoko. Jeszcze kupimy ser, a może weźmiemy tofu? Przecież babcia nie toleruje tofu, zapomniałaś? Tylko dziadek lubi tofu. No właśnie, a gdzie był dziadek? Pewnie tam gdzieś, tam gdzieś u krów i tak dalej. No, zapewne tak. Dobra, to tofu nie bierzemy. Jeszcze, no to jeszcze jest ser. No to okej. No to idziemy już do kasy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzieciaczki. Co wy tam chcecie kupić? Proszę, tutaj wszystko mamy zakupy. O, dzień dobry, dziewczynko. Dzień dobry panu. Tutaj mam dla każdego dzieciaczka bierzemy cukierki. Proszę bardzo, za darmo. O, dziękuję panu bardzo, sobie zjem. Dobrze, sobie zjem, ale dobra. No to tak, wszystko dzieciaczki? Tak. 50 zł, proszę bardzo. Dobrze, dziękujemy. No to już musimy iść do babci. Do widzenia. Do widzenia, dzieciaki. Chodźmy już. Do widzenia wszystkim. Okej, już jesteśmy u babci, no to chodź. Cześć babcia, już jesteśmy. Oj, cześć dzieciaczki, w końcu usiądźcie, zjedźcie obiad. No dobra, napiję się jeszcze.
Majutka? A co ty... Babcia, nie mów tak do mnie. Dobrze, już jestem przyzwyczajona. Co ty tutaj pijesz? To jest jakiś pewnie napój gazowany truskawkowy. Jejku, natychmiast masz mi to wyrzucić. To jest sama chemia, dziecko. Trzeba to już schować. Tego nie wolno jeść. Babcia, a po co myśleliśmy na zakup, skoro ty masz tego pełno? A zawsze lepiej mieć na zapas, wiesz? Zostaw tutaj, proszę, te torby. I co tam lęka? No ja mam jajka. No to połóżcie tutaj dzieciaczki, zjedzcie sobie obiadek. No dobra. Usiądziemy. No to co tam chcecie? No to ja już wezmę sobie może tego pomidora. A, zapomniałam, zajmę aparat. A ja makalonik. No to ja tą kiełbasę. Jeszcze oczywiście dla mężczyzny jest mięsko. Aha, babcia, muszę to zjeść? No a co myślałeś? No dobra. Już jestem napchany. Okej. A, babcia, ja jestem głodna nadal. Aha, no dobrze, no to tutaj chlebka, szczętam ci z masełem posmarować. Masełem? Co to jest masełko? To co jesz? Z szynką zawsze. A, możesz mi z tym masełem. A mogę z dżemem? Możesz i z dżemem, tylko truskawkowym czy jagodowym. Obojętnie, ale wolę truskawkowe. No to tutaj proszę bardzo. Mamy tutaj dla ciebie chlebunia z dżemorem. Z dżemorem? Ach, tak się u nas tam mówi. Zjedz sobie. A to się na śniadanie nie je? Ach, trudno tam zjeść sobie. No dobra. Ja sobie zjem rybkę. No to jeszcze wszyscy popijcie sobie mleczkiem. To u was kartonu się pije? Ach, tam długa historia. Dobrze, ja już tam sobie później rozpakuję te zakupki i teraz kolejna praca. Zapraszam was. Dobrze. Więc tak, dzieciaczki. Chodźcie tutaj. Pracowity dzień. Pamiętajcie, jutro do dziadzia idziecie poić krowy i tak dalej. Więc proszę, to jeszcze jest łatwa robota. Sad tutaj pozbierać te tutaj wszystkie tutaj owocki. Najlepiej, gdybyście wszystkie, skoro chociaż nie da się tak wysoko, no to nie musicie tak wysoko. No dobra. No to więc tak, no to może Kuba weźmie drabinę, pójdzie na drabinę, ja będę rzucała, a wy tam już sobie poradzicie, ja już tam sobie pójdę tam robić swoje rzeczy, o. Okej, więc może ja będę trzymała karton, Lenka będzie podnosiła, a ty, Kuba, będziesz tam do góry. Dobra, możemy się tak umówić. A to są kulki złocieśne! O, to. Faktycznie. Okej, no dobra, no to ja już... Tutaj, uwaga, nie mogę tam dojść wysoko, więc pierwsze jabłko. Mam! Dobra, Lenka, zaraz mi dasz do skrzynki. Uwaga, drugie. Też mam. Już ci włożę do skrzyneczki tutaj, proszę bardzo. Okej, kolejne. Och, dam radę. Dobra. I jeszcze jedno. Opa. Dobra, mam. To włóż tu. Reszty się nie da. Teraz może pójdę do tamtego. Uwaga. O, mam. Dobra, do skrzyneczki. Mam, dobra, zerwałam i ostatnie, bo już dalej nie dam rady. Tam dalej są jabłka. Chodźcie, tu są jeszcze gruszeczki. Ja lubię gruszki. No to fantastycznie. Okej, tutaj się jeszcze zerwię. Pójdę tam dalej, żeby tutaj zerwać. O. A po co tu jest wózek inwalidzki? A nie wiem, możesz sobie usiąść. Dobra. Dobra. No i tutaj, o, jeszcze wisienki tutaj. Możemy pójść po wisienki, bo jeszcze nie mamy. Jedna wisienka. Już się nie mieszczą. No to daj, ja już wezmę kolejny ten karton. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Reszty tam już nie dosięgnę. To chodźcie dalej. Lenka, idziesz? Nie, nie, chce mi się. Dobra, tu jeszcze są wisienki, sobie pobierzemy. Okej, tu i tu. Okej. I tutaj może jeszcze po te dwa jabłuszka. No możesz. Coś nam się tu zrobiło. O, dobra. Nic się nie stało. Ojejku, tu już się zrobił jabłka. Dobra, no to już wszystko. Chodź już, Lenka, do babci. Ja tu sobie siedzę. Dobra. Babcia, już wszystko mamy. O, to super się składa, dzieciaki. Połóżcie mi tutaj